Szczęść Boże! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Moi kochani, dzisiaj Niedziela Miłosierdzia Bożego i właśnie dzisiaj chcemy Was zaprosić do projektu Miłosierdzie, czyli do wspólnego odmówienia koronki do Bożego Miłosierdzia. W tej godzinie 15 zapraszamy Was do wspólnej modlitwy, do łączności duchowej online w tym czasie, w którym się znajdujemy, a także do wsłuchania się we fragmenty dzienniczka świętej siostry Faustyny. Moi kochani, prośmy wspólnie za światem całym, módlmy się za świat cały, prosząc o otwartość serc ludzkich na świętą Bożą miłość. Módlmy się za Kościół Święty, a także za każdego z nas indywidualnie, prosząc przede wszystkim o zdrowie dla naszych dusz, o czystość dla naszych serc, a także o łaskę zdrowia dla naszych ciał. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. O trzeciej godzinie błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników. I choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego. W tej godzinie nie odmówię duszy niczego, która mnie prosi przez mękę moją. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Wieczorem, kiedy byłam w celi, ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady. W milczeniu wpatrywałam się w Pana. Dusza moja była przejęta bojaźnią, ale i radością wielką. Po chwili powiedział mi Jezus: wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem Jezu, ufam Tobie. Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Obiecuję także już tu na ziemi zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie w godzinę śmierci. Ja sam bronić ją będę jako swojej chwały. Pragnę, aby było miłosierdzia święto. Chcę, aby ten obraz, który wymalujesz pędzlem, żeby był uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Ta niedziela ma być świętem miłosierdzia. Pragnę, żeby kapłani głosili to wielkie miłosierdzie moje względem dusz grzesznych. Niech się nie lęka zbliżyć do mnie grzesznik. Palą mnie płomienie miłosierdzia. Chcę je wylać na dusze ludzkie. Spowiednik kazał mi się zapytać Pana Jezusa, co oznaczają te dwa promienie. W czasie modlitwy usłyszałam te słowa:
Te dwa promienie oznaczają krew i wodę. Blady promień oznacza wodę, która usprawiedliwia duszę. Czerwony promień oznacza krew, która jest życiem dusz. Te dwa promienie wyszły z wnętrzności miłosierdzia mojego, wówczas, kiedy konające serce moje zostało włócznią otwarte na krzyżu. Te promienie osłaniają duszę przed zagniewaniem Ojca mojego. Szczęśliwy, kto w ich cieniu żyć będzie, bo nie dosięgnie go sprawiedliwa ręka Boga. Podaję Ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim. Pierwszy – czyn. Drugi – słowo. Trzeci – modlitwa. W tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem miłości ku mnie. W ten sposób dusza wysławia i oddaje cześć miłosierdziu mojemu. Tak, pierwsza niedziela po Wielkanocy jest świętem miłosierdzia, ale musi być i czyn. I żądam czci dla mojego miłosierdzia przez obchodzenie uroczyście tego święta i przez cześć tego obrazu, który jest namalowany. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najwyższego Syna Twojego, naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze, całego świata, na Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas, całego świata, na Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas, całego świata, na Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas, całego świata, na Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas, całego świata, na Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas, całego świata, na Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas, całego świata, na Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas, całego świata, na Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas, całego świata, na Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas, całego świata, na Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas, całego świata. W pewnej chwili, kiedy przechodziłam korytarzem do kuchni, usłyszałam w duszy te słowa. Odmawiaj nieustannie tę koronkę, której Cię nauczyłem. Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Kapłani będą podawać grzesznikom jako ostatnią deskę ratunku. Chociażby był grzesznik najzatwardzialszy, jeżeli raz tylko zmówi tę koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia mojego. Pragnę, aby poznał świat cały miłosierdzie moje. Niepojętych łask pragnę udzielać duszom, które ufają mojemu miłosierdziu. Córko moja, zachęcaj duszę do odmawiania tej koronki, którą Ci podałem. Przez odmawianie tej koronki podoba mi się dać wszystko, o co mnie prosić będą. Zatwardziali grzesznicy, gdy ją odmawiać będą, napełnię duszę ich spokojem, a godzina śmierci ich będzie szczęśliwa. Napisz to dla dusz strapionych. Gdy dusza ujrzy i pozna ciężkość swych grzechów, gdy się odsłoni przed jej oczyma duszy cała przepaść nędzy, w jakiej się pogrążyła, niech nie rozpacza, ale z ufnością niech się rzuci w ramiona mojego miłosierdzia, jak dziecko w objęcia ukochanej matki. Powiedz, że żadna dusza, która wzywała miłosierdzia mojego, nie zawiodła się, ani nie doznała zawstydzenia. Mam szczególne upodobanie w duszy, która zaufała dobroci mojej. Kiedy weszłam na chwilę do kaplicy, powiedział mi Pan: Córko moja, pomóż mi zbawić pewnego grzesznika konającego. Odmów za niego tę koronkę, której Cię nauczyłem. Kiedy zaczęłam odmawiać tę koronkę, ujrzałam tego konającego w strasznych mękach i walkach. Bronił go anioł stróż,
ale był jakby bezsilny wobec wielkości nędzy tej duszy. Całe mnóstwo szatanów czekało na tę duszę. Jednak podczas odmawiania tej koronki ujrzałam Jezusa w takiej postaci, jak jest namalowany na tym obrazie. Te promienie, które wyszły z serca Jezusa, ogarnęły chorego, a moce ciemności uciekły w popłochu. Chory oddał ostatnie tchnienie spokojnie. Kiedy przyszłam do siebie, zrozumiałam, jak ta koronka ważna jest przekonających. Ona uśmierza gniew Boży. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Jesteś cały. Czuję, że mi Bóg pozwoli uchylić zasłony, aby nie wątpiła ziemia o Jego dobroci. Bóg nie podlega zaćmieniu ani zmianie, jest na wieki jeden i ten sam, którego woli nic się sprzeciwić nie może. Czuję w sobie siłę większą niż ludzką, czuję odwagę i siłę przez łaskę, która we mnie mieszka. Rozumiem dusze, które cierpią przeciw nadziei, ponieważ doświadczyłam na sobie tego ognia. Jednak Bóg nie da cierpieć ponad siły. Często żyłam nadzieją przeciw nadziei i posunęłam swoją nadzieję do zupełnego zaufania Bogu. Niech się stanie ze mną to, co postanowił od wieków. Pisz, mów o moim miłosierdziu. Powiedz duszom, gdzie mają szukać pociech. To jest w Trybunale Miłosierdzia.
tam są największe cuda, które się nieustannie powtarzają. Aby zyskać ten cud, nie trzeba odprawić dalekiej pielgrzymki, ani też składać jakichś zewnętrznych obrzędów, ale wystarczy przystąpić do stóp zastępcy mojego z wiarą i powiedzieć mu nędzę swoją. A cud miłosierdzia Bożego okaże się w całej pełni. Choćby dusza była jak trup rozkładająca się i choćby po ludzku już nie było wskrzeszenia i wszystko już stracone, nie tak jest po Bożemu. Cud miłosierdzia Bożego wskrzesza tę duszę w całej pełni. O mój Jezu dobry, oddaję Ci serce moje, a Ty je kształtuj i urabiaj według swego upodobania. Miłości niepojęta, Tyś niebo moje, niech każde uderzenie mego serca będzie dla Ciebie. Gdybym miała tyle serc, ile kropli wody w oceanie, ile ziarenek piasku na całej kuli ziemskiej, wszystkie ofiarowałabym Tobie. Z kimkolwiek w życiu będę miała styczność, wszystkich pragnę pociągnąć do Ciebie. O miłości moja niepojęta, Mistrzu mój, ufam miłosierdziu Twemu. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Duszo w ciemnościach pogrążona, nie rozpaczaj, nie wszystko jeszcze stracone. Wejdź w rozmowę z Bogiem swoim, który jest miłością i miłosierdziem samym. Niech nikt nie wątpi o dobroci Bożej, choćby grzechy Jego były jak noc czarna. Miłosierdzie Boże mocniejsze jest niż nędza nasza. Jednego trzeba, aby grzesznik uchylił choć trochę drzwi serca swego na promień łaski miłosierdzia Bożego, a reszty już Bóg dopełni. Serce moje jest przepełnione miłosierdziem wielkim dla dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników, aby mogli zrozumieć, że ja jestem dla nich Ojcem Najlepszym, że dla nich wypłynęła serca mojego krew i woda, jako z krynicy przepełnionej miłosierdziem. Dla nich mieszkam w tabernakulum jako Król Miłosierdzia. Pragnę obdarzać dusze łaskami, ale one nie chcą ich przyjąć. Przynajmniej Ty przychodź do mnie jak najczęściej i bierz te łaski, których oni przyjąć nie chcą, a tym pociszysz serce moje. A jak wielką jest obojętność dusz za tyle dobroci, za tyle dowodów miłości. Serce moje napawa się samą wdzięcznością, zapomnieniem od dusz żyjących w świecie. Na wszystko mają czas, tylko nie mają czasu na to, aby przyjść do mnie po łaski. A więc wracam się do Was. Wy, dusze wybrane, czy i Wy nie zrozumiecie miłości serca mojego? Panie, zanów duszę moją w oceanie bóstwa swego i udziel mi łaski poznania Ciebie, bo im Cię lepiej poznaję, tym Cię goręcej pragnę, a miłość moja potęguje się ku Tobie. Czuję w swej duszy otchłań niezgłębioną, którą wypełnia tylko Bóg. Rozpływam się w Nim, jako jedna kropla w oceanie. Zniżył się Pan do nędzy mojej, jako promień słońca do ziemi pustynnej i skalistej, a jednak pod wpływem Jego promieni okryła się dusza moja zielenią, kwieciem i owocami i stała się ogrodem pięknym dla Jego odpocznienia.
Czuję, że nie ma ani jednej kropli krwi we mnie, która by nie płonęła miłością ku Tobie. Piękności nie stworzył. Kto Ciebie raz pozna, ten nic innego kochać nie może. Czuję otchłań swej duszy bezdenną i nic jej nie wyrówna. Jeno Bóg sam. Czuję, że tonę w nim jako jedno ziarenko piasku w bezdennym oceanie. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Zabierzesz mnie w młodości. Bądź błogosławiony. Dasz mi doczekać sędziwego wieku. Bądź błogosławiony. Dasz zdrowie i siły. Bądź błogosławiony. Przykujesz mnie do łoża boleści, choćby na życie całe. Bądź błogosławiony. Dasz same zawody i niepowodzenia w życiu. Bądź błogosławiony. Dopuścisz, aby moje najczystsze intencje były potępione. Bądź błogosławiony. Pozostawisz mnie w ciemności i we wszelakiego rodzaju udręczeniu. Bądź błogosławiony. Od tej chwili żyję w najgłębszym spokoju, bo sam Pan niesie mnie na ręku swoim. On, Pan niezgłębionego miłosierdzia, wie, że Jego samego pragnę we wszystkim, zawsze i wszędzie. Widzisz? Opuściłem tron nieba, aby się z Tobą połączyć. To, co widzisz, jest rąbek dopiero, a już dusza Twoja omdlewa z miłości. Jak się serce Twoje zdumieje, gdy mnie ujrzysz w całej chwale. Lecz chcę Ci powiedzieć, że to życie wiekuiste musi się już tu na ziemi zapoczątkować przez komunię świętą. Każda komunia święta czyni cię zdolniejszą
do obcowania przez całą wieczność z Bogiem. Dziś w duchu byłam w niebie i oglądałam te niepojęte piękności i szczęście, jakie nas czeka po śmierci. Widziałam, jak wszystkie stworzenia oddają cześć i chwałę nieustannie Bogu. Widziałam, jak wielkie jest szczęście w Bogu, które się rozlewa na wszystkie stworzenia, uszczęśliwiając je. I wraca do źródła wszelka chwała i cześć z uszczęśliwienia. I wchodzą w głębie Boże, kontemplują życie wewnętrzne Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego, którego nigdy ani pojmą, ani zgłębią. To źródło, to szczęście jest niezmienne w istocie swojej, lecz zawsze nowe, tryskające uszczęśliwieniem wszelkiego stworzenia. Rozumiem teraz świętego Pawła, który powiedział: ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani weszło w serce człowieka, co Bóg nagotował tym, którzy go miłują. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Przesyłamy najserdeczniejsze życzenia z sanktuarium w Łagiewnikach i serdecznie pozdrawiamy całą wspólnotę Ziemia Boga. Spraw, by oczy me były miłosierne. Spraw, by uszy me były miłosierne. Spraw, by myśli me były miłosierne. Spraw, by usta me były miłosierne. Miłosierdzie Twe niech przenika mnie, bym mógł być już cały, w Tobie zaufany. Jezu, proszę Cię, naucz kochać mnie, bym Twymi oczami widział świat cały. Do Miłosierdzia Bożego, w którym obecnie się znajduje, to miejsce szczególnej obecności Jezusa Miłosiernego. To miejsce, które Jezus Miłosierny sam wybudował, które zapragnął dla tego miasta. To miejsce, gdzie każdy utrudzony może znaleźć pomoc, ratunek. Mówiłam Wam o tym nieraz i naprawdę teraz, kiedy wybuchła ta pandemia na świecie, to ja akurat przeprowadziłam się tutaj na ten czas do Domu Miłosierdzia i wydaje mi się, że doświadczam tego tak jak nigdy,
aż tak bardzo, że Pan Jezus tak dba i troszczy się, nie? Że niczego nam nie brakuje, że życie tu toczy się, jakby tego w ogóle nic się nie działo, że nic się nie zmienia w naszym życiu, działamy, modlimy się, chodzimy na mszę świętą na dół, wychodzimy też z domu, ale też ludzie ubodzy mogą do nas przyjść, nakarmić się wciąż, nie? Że Bóg też o to się zatroszczył, że ludzie z miasta, którzy nie mają co jeść, którzy są bezdomni, mogą przyjść, nie? Normalnie dostają posiłek, wydajemy im do ręki przed domem. To jest takie niezwykłe. Ktoś powiedział, że jesteśmy jedynym miejscem, które żywi ubogich w tym trudnym czasie tutaj w Koszalinie. To jest takie fajne, że Pan Jezus tak zadbał o to i że temu ubogiemu człowiekowi nie braknie chleba, nie? Ale chcę Wam opowiedzieć trochę o tym wizerunku Pana Jezusa, który mam tutaj ze sobą. To jest wizerunek ten wileński, pierwotny, który został namalowany po tym, jak Faustyna po prostu widziała Pana Jezusa tak i poprosiła malarza, który namalował to, co ona mu powiedziała, nie? To jak widziała Jezusa, jak on wyglądał. I też właśnie jak zobaczyła już gotowe to dzieło, to tak żaliła się Jezusowi, to smutno i było, że nie jest taki piękny na tym obrazie, jak ona go widziała. I wtedy Pan Jezus mówi, że to nie w pięknie pędzla i farby jest piękno mojego oblicza, nie? Tylko w tym sercu miłosiernym, kochającym, w które ciągle pierwsze wychodzi po grzesznika, pierwsze go szuka. Słuchajcie, powiem Wam w kilku tutaj zdaniach, co znaczą te wszystkie gesty Pana Jezusa na tym obrazie. Popatrzcie najpierw na wzrok. Wzrok Pana Jezusa nie patrzy w Twoje oczy. Jego oczy nie patrzą w Twoje oczy. Dlaczego? Bo to jest wzrok z krzyża. To jest wzrok Boga, który przebacza swoim oprawcom. My ludzie mamy... mówi tak Słowo Boże, że nie tak jak człowiek patrzy Bóg. Że człowiek patrzy na to, co zewnętrzne często, na wygląd, na charakter. Bóg natomiast patrzy w serce, nie? To jest miłość ciągle przebaczająca, nigdy nie ocenia i wciąż kocha na nowo. Miłość Jezusa do nas odnawia się co rano, bez względu na to, jak żyjemy, czy grzeszymy, czy pamiętamy o Nim, czy Go kochamy. Jego miłość się nie zmienia, nie? Zawsze jest taka sama wielka, wciąż świeża, nowa, cudowna, najwspanialsza miłość Jezusa. Ręka prawa w geście błogosławi nam. Kapłan tak, w takim geście błogosławi nam na koniec mszy świętej albo w konfesjonale, kiedy nas rozgrzesza. Więc zobaczcie, to jest dłoń, która błogosławi i przebacza. Druga dłoń otwiera serce i z serca wychodzą dwa promienie. Ten czerwony promień oznacza komunię świętą, Eucharystię. Komunię świętą, która jest źródłem życia, pełnią życia. O czym nie powinniśmy nigdy zapomnieć, że karmiąc się Eucharystią Najświętszą, nowe życie otrzymujemy od Pana, życie w nas wstępuje. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie w sobie, mówi Pan Jezus. Drugi promień biały oznacza chrzest święty albo spowiedź świętą, która jest nazwana małym chrztem. Czyli chrzest, który obmywa nas z grzechu i spowiedź, która też obmywa nas z grzechów. Czyli zobaczcie, serce Jezusa przebaczające, to miłosierdzie niewyczerpane, nie? To miłosierdzie dla każdego, nawet najbardziej zatwardziałego grzesznika, nawet kogoś, kto by mógł się czuć, że jest, nie wiem, nędzą największą. Pan takiemu przebacza, Pan takiego kocha. Później stopy Pana Jezusa nie są bierne. One wykonują ruch. Dlaczego? Bo to Jezus pierwszy do nas wychodzi. Pan Jezus zawsze jest pierwszy ze swoją inicjatywą. To Jezus pierwszy nas ukochał. To Jezus pierwszy przebacza. To Jezus pierwszy uczy nas miłości, przebaczenia do drugiego człowieka. I jeszcze to tło, które też nie jest przypadkowe. Ciemne tło. Dlaczego? Bo Pan Jezus jest tym światłem, które świeci w ciemności. Jedyną światłością w ciemności. Ta ciemność to nasz grzech oczywiście, ale też ciemnością mogą być lęki, strach, problemy,
które mogą nas wbić w ziemię. Widzimy tylko je, patrzymy tylko na nie. Teraz tak na przykład z tym wirusem, że możemy myśleć tylko o tym wirusie. Nie? Ilu jest zakażonych, czy ja już się zaraziłem, czy dobrze mam maseczkę, czy dobrze odkaziłem ręce. To jest ważne oczywiście wszystko, żeby dbać o siebie, ale Jezus jest tą jedyną nadzieją dla nas teraz, nie? Jezus jest tą jedyną prawdziwą nadzieją, tą światłością największą, życiem i zdrowiem. Warto tak rzucić się w Jego ramiona, ufać Mu, że nas przeprowadzi przez ten trudny czas. I zobaczcie ten tutaj podpis na obrazie: Jezu, ufam Tobie. Święta siostra Faustyna zapytała Jezusa, czy nie lepiej byłoby napisać Jezus, Król Miłosierdzia na tym obrazie, nie? A Pan Jezus mówi: ja jestem Królem Miłosierdzia. Ale te słowa: Jezu, ufam Tobie, są kluczem do mojego serca. Jeśli dusza zawoła: Jezu, ufam Tobie, w problemie, w smutku, w troskach, jeśli zawołamy z całego serca: Jezu, ufam Tobie, Jezus naprawdę nie będzie milczał na to, nie? Jezus naprawdę nas nie zostawi. Jezus nie będzie obojętny na słowo: Jezu, ufam Tobie, nie? Bo to jest właśnie, te słowa Jego serce poszerzają jeszcze bardziej. Jeszcze więcej łask na nas się wylewa. I ten obraz, który mam tutaj, jest też dla nas szczególny, bo my go zabieramy ze sobą na różne akcje ewangelizacyjne. Na przykład na karawanę Bożego Miłosierdzia, o której Wam nieraz opowiadałam. Wjedziemy go wtedy rowerem, jedziemy z miejscowości, do której Pan nas pośle, i głosimy Boże Miłosierdzie. Też przyprowadzamy ludzi do obrazu, opowiadamy im o tym wizerunku. I też często na końcu właśnie takiej katechezy, powiedzmy, o tym wizerunku, zachęcamy ich, żeby podeszli, żeby położyli rękę na sercu Pana Jezusa, żeby powierzyli Mu wszystkie swoje troski, żeby się modlili przy Jezusie, a On naprawdę będzie działał, nie? I słuchajcie, ja mam taką historię z mojego życia, jak kiedyś właśnie tak pojechaliśmy na rekolekcję z księdzem i głosiliśmy gimnazjalistom rekolekcję w Wielkim Poście. I ksiądz właśnie tak na końcu tej nauki rekolekcyjnej mówi tak: wyjdźcie z ławek, podejdźcie do Jezusa, połóżcie rękę na Jego sercu i poproście o co chcecie. Ja sobie tak myślałam, kurczę, tacy gimnazjaliści w kościele tam wyjdą na pewno już do obrazu, tak trochę nie dowierzałam w to, ale naprawdę no, zaczęliśmy się tam modlić, śpiewać i oni po prostu wszyscy wyszli. Widziałam te twarze po prostu takie wzruszone, które klękały przy Jezusie i kładli tą rękę i modlili się. Tak mnie to poruszyło jakoś, że jak już wszystko się skończyło, to sobie pomyślałam, że ja też tak zrobię, nie? I podeszłam wtedy do Pana Jezusa, uklękłam i pomodliłam się za moją siostrę, która, poprosiłam Was nieraz o modlitwę, tam ma swoje jakieś tam trudy i też żyje w takim życiu grzesznym, nie? Popapranym trochę. I wtedy z takim facetem żyła i pomodliłam się i po prostu uklękłam, położyłam rękę na sercu Pana Jezusa i mówię: Jezu, proszę Cię, zajmij się tym, nie? Tylko Ty możesz to uczynić. I rozumiecie, że za około godzinę ten człowiek ją rzucił? To było tak niezwykłe. Smutne oczywiście, tam płakała dużo, cierpiała, nie? Ale Pan Jezus przyszedł z taką moją odpowiedzią dla mnie, nie? Że po prostu On słucha mojej modlitwy. Też powierzam Wam moją siostrę, bo jej życie dalej jest takie niezbyt, nie? Ale ufam Panu, że Bóg naprawdę z Jego rąk nic się nie wymyka, nie? Jak myślicie, że nie wiem, coś się wymyka Bogu z ręki, że Bóg czegoś nie dopilnował, nie dopatrzył, że nie wiem, że coś o czymś nie wie, to nie jest prawdą, nie? Bogu z ręki nic się nie wymyka. On po prostu, my jesteśmy ciągle w Jego dłoniach, pielęgnowani. Pan troszczy się o nas, zajmuje się nami. On po prostu jest i widzi i czuwa zawsze, nie? I też po prostu na tą niedzielę miłosierdzia, która jest wielkim świętem u nas w domu, też życzę Wam tego, żebyście tego Pana dotknęli namacalnie, żebyście, kto może, poszli na mszę świętą, żebyście przyjęli Jezusa, bo nic nie zastąpi nam Boga żywego w tych czasach trudnych, nie? Nic, nic po prostu. Panie Jezu, Tobie powierzam każdego, kto ogląda ten film, Twojej miłości miłosiernej. Oddaję wszystkich. Proszę Cię, Jezu, przyjdź ze swoją łaską szczególną. Daj wszystko, czego potrzebują każdemu, dużo miłości, pełnię Twojej miłości największej. Zadbaj, zatrosz się o każdego z nas.
Jezu, ufam Tobie. Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w swoim Synu Jezusie Chrystusie i wydałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu. Tobie zabieramy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, tu jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.